Słyszycie to? Odgłos dobiega gdzieś z tamtej strony. Co to może być? Jest! Widzicie? Jest na tamtym środkowym drzewie. To jakiś ptak. Ciekawe, co to za gatunek. Mam nadzieję, że zaraz się pokaże. Wow! To dzięcioł czarny! Ale odkrycie! Chyba jest bardzo głodny. Zobaczcie, jak sprawnie oddziela korę. To za sprawą tego wyjątkowego dzioba. Ale super! Widać na głowie czerwoną czapeczkę. Chwila. Słyszę coś jeszcze. To także dzięcioł. O, tym razem duży. To miejsce to jakaś wielka restauracja dla dzięciołów. O, bawi się z nami w chowanego. Jestem. Nie ma mnie. Jestem. Co za niesamowite spotkanie u podnóża polodowcowej skarpy. O, poleciał. A gdzie jest czarny? O, też odleciał. Ale dziko! Witajcie w Lesie Bielańskim. Przywitały nas dzięcioły, których jest tu naprawdę wiele. Nic dziwnego, w tym lesie jest wielka restauracja dla tych ptaków, bo wszędzie można dostrzec stare i suche drzewa. Las Bielański jest rezerwatem przyrody, czyli miejscem szczególnej ochrony, dlatego tu jest tak naturalnie i dziko. Dzika jest także rzeźba terenu, na którym rośnie ten wyjątkowy las. To polodowcowa skarpa, która sprawia wrażenie, jakbyśmy byli w górach. Jednak zanim na nią wejdziemy, by podziwiać rosnące tam dęby, zejdźmy niżej. U podnóża tej dzikiej skarpy jest wyjątkowe miejsce. To właśnie tam spotkaliśmy dzięcioły. Wow! Tu jest naprawdę dziko. Znajdujemy się na tarasie zalewowym, tylko że tego terenu już nigdy woda z Wisły nie zaleje, bo zbudowano wał przeciwpowodziowy. Jedynie mała rzeczka, urokliwa Rudawka, utrzymuje wilgoć tego miejsca. Popatrzcie na korzenie tych drzew. One jeszcze pamiętają te czasy, gdy Wisła rozlewała tu swoje wody i pozostawiała żyzne osady. Te wydłużone i spłaszczone tuż przy ziemi pnie świadczą o tym, że zielone olbrzymy rosną na grząskim gruncie. Aby drzewa stały stabilnie na miękkiej i wilgotnej ziemi, muszą sobie pomóc. Właśnie tak, tworzą rozłożyste i promieniste podparcie. Wiecie, jak nazywają się takie korzenie? Korzenie szkarpowe. Trudna nazwa, ale warta zapamiętania. O, kształt tych korzeni przypomina skarpę. Korzenie szkarpowe brzmi jak korzenie skarpowe. Łatwo zapamiętać, w końcu jesteśmy u podnóża polodowcowej skarpy. Ale one są niesamowite. Pomimo tego, że teren nie zostanie już nigdy zalany wodami Wisły, to i tak utrzymują się tu wilgotne warunki, a gleba jest bardzo żyzna. Zatem może się tu rozrastać lubiący wilgoć, wielowarstwowy i wielogatunkowy las liściasty, zwany grądem niskim. Wilgoć i stare drzewa uwielbiają też grzyby, których tu nie brakuje. Niestety, takie zbiorowiska leśne na terytorium Warszawy i całego Mazowsza zostały dawno temu wycięte pod uprawy rolnicze. I to, że taki fragment ostał się tu, w Lesie Bielańskim, to istny cud, który można podziwiać każdego dnia i o każdej porze roku. Na wyższych tarasach i na szczycie skarpy nie spotkacie już takich drzew, zatem nie zapomnijcie odwiedzić tego miejsca podczas waszej przygody. Wow! Ale rozdzielone drewno to z pewnością restauracja dzików. Musi tu być wiele smacznych larw. Dzika restauracja zaciekawiła także Mariusza Wronę, pracownika Lasów Miejskich Warszawa, który opowie o tym, jakie zwierzęta zamieszkują Las Bielański i na co jeszcze warto zwrócić uwagę. Trwa leśne safari. Ja mam na imię Mariusz i jesteśmy dzisiaj w Lesie Bielańskim, niezwykle różnorodnym i starym, bardzo starym lesie. Dzisiaj miałem niesamowitą przygodę. Razem z dzieciakami poznawaliśmy
to, co w lesie jest wspaniałego, czyli jego różnorodność biologiczną. Wystarczy spojrzeć pod nogi i zobaczyć, jakie liście leżą. Tutaj, dosłownie w zasięgu ręki, mam liście grabu, buka, jesionu, wiąza czy lipy. I dzięki temu, że ten las jest tak bardzo różnorodny, możemy spotkać również tutaj wiele gatunków zwierząt. Możemy zobaczyć ze ssaków na przykład sarny, możemy zobaczyć dziki, lisy, wiewiórki, możemy zobaczyć niesamowicie ciekawe owady, koziorog dębosz. To jest owad, który związany jest z bardzo, bardzo starymi i grubymi dębami, a takich w Lesie Bielańskim jest całkiem dużo. Dzięki temu, że są tutaj stare drzewa, możemy też zobaczyć dzięcioły, niesamowicie ciekawe ptaki, dzięcioł czarny, i możemy usłyszeć tutaj jego piski, możemy zobaczyć ślady jego żerowania, jego dziuple, możemy zobaczyć samego dzięcioła. Jest dosyć płochliwy, ale też ciekawski, więc możemy, idąc na spacer do lasu, zobaczyć, jak kuje swoje dziuple, jak poszukuje pożywienia w tych starych dębach. Na przykład może szukać larw koziroga, o którym wcześniej mówiłem. Kiedy będziemy szli przez Las Bielański, na pewno zobaczycie bardzo, bardzo dużo starych, powalonych drzew, które rozkładają się, mogą być bardziej lub mniej rozłożone, i z nimi też związane jest bardzo dużo ciekawych zwierząt, choćby dziki, które mogą w takim już bardzo, bardzo rozłożonym drewnie poszukiwać pożywienia dla siebie, larw owadów. Tutaj widać na przykład taki kawałek starego drewna, on już rozpada się w palcach, jest też bardzo świetną gąbką i czasami można zobaczyć, jak wyciska się z niego mocno woda, tak bardzo jest nasączony wodą. Też miejsce, gdzie żyje bardzo dużo grzybów, mogą też rozwijać się siewki małych drzew. Jeżeli chcemy zobaczyć czy dowiedzieć się, jakie gatunki zwierząt żyją w lesie, możemy iść i możemy spróbować obserwować. Jeżeli mamy dużo szczęścia, to zobaczymy je w lesie. Ale my, leśnicy, możemy na przykład powiesić w rezerwacie fotopułapki, czyli takie urządzenia, które nagrywają nam te dzikie zwierzęta wędrujące przez las. I dzięki temu, że wiszą te fotopułapki, nie ma w okolicy człowieka, one zachowują się również swobodnie, wędrują po lesie i możemy je zobaczyć w ich naturalnym środowisku, a wy możecie to zobaczyć również na naszym kanale. Ciekawe jest, że możemy tutaj zobaczyć lisy, możemy zobaczyć sarny, jak się pasą, możemy zobaczyć dziki, które przechadzają się po lesie wzdłuż potoku. Możemy również zobaczyć gatunki, które nas bardzo zaskoczą, na przykład ostatnio udało nam się zobaczyć szopa pracza, który spacerował sobie wzdłuż Rudawki. Jeżeli chcecie zobaczyć to wszystko, o czym wspominałem przed chwilą, zapraszam was bardzo serdecznie do Lasu Bielańskiego na spacer po jego szlakach, na spacer po rezerwacie. Zobaczycie tutaj niesamowicie dużo ciekawych rzeczy. Bardzo polecamy zatrzymać się na chwilę, żeby posłuchać ptaków, które śpiewają dookoła. Zapraszamy was na leśne safari do Lasu Bielańskiego. Spotkajmy się na szlaku. Cześć! Czas na was! Przybywajcie do tego wyjątkowego miejsca. W Lesie Bielańskim podejmijcie 3 wyzwania, aby wasze leśne safari było przygodowe. Wyzwanie pierwsze. Dotrzyjcie do wyjątkowego fragmentu lasu porastającego taras zalewowy, gdzie rozrasta się wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty. Odszukajcie niezwykle uformowane korzenie. Wyzwanie drugie. Spróbujcie wytropić dzięcioły. Duże szanse macie przy Rudawce. Wyzwanie trzecie. Ruszajcie pieszo na spotkanie z bielańskimi dębami. Wchodząc na sam szczyt polodowcowej skarpy, policzcie ilość drewnianych schodków rozpoczynających ścieżkę przyrodniczą i spróbujcie znaleźć w terenie tę samą ilość potężnych dębów, które porastają skarpę. Zwróćcie uwagę na leżące na ziemi drzewa, które dają miejsce nowemu pokoleniu. Podczas podejmowania wyzwań stosujcie zasady odpowiedzialnej przygody. Nie schodźcie ze szlaku, nie płoszcie dzikich zwierząt i nie dokarmiajcie ich. Zabierzcie ze sobą także swoje śmieci, które są o wiele lżejsze niż były z jedzeniem lub piciem.
Jak dotrzeć do tego wyjątkowego miejsca? Dróg do lasu jest kilka, ale najbardziej znana jest ta prowadząca od ulicy De Vaitis. Przyjedźcie tu tramwajem, wysiądźcie na przystanku UKSW i ruszajcie spacerową aleją ciągnącą się wzdłuż ulicy De Vaitis. Kierunkowskazy poprowadzą Was na malownicze ścieżki przyrodnicze. Przyjedźcie tu miejskim rowerem. Przy wjeździe na ulicę De Vaitis znajduje się parking, gdzie można go zostawić. W Lesie Bielańskim warto chodzić piechotą, zwłaszcza gdy chce się wejść na skarpę. Do zobaczenia na szlaku, papa! Leśne safari trwa!